Cześć kochani, witam Was ciepło ponownie na kanale Basi to Basi. Dzisiaj zapraszam Was na haul. Mierzymy, zrobiłam zamówienie z H&M, zrobiłam też zamówienie z Rizekt. Obie paczki do mnie doszły i dzisiaj razem sobie przymierzymy te rzeczy, co jak leży. Powiem Wam szczerze, że niektóre z tych rzeczy już przymierzałam z tego względu, że no, byłam ich ciekawa i też potrzebowałam nagrać taki krótki filmik na Instagram, gdzie akurat część tej garderoby była mi potrzebna. Ale nieważne, ok, jeżeli chodzi o dzisiejsze ubrania, będzie to kolekcja taka wiosenna, choć będzie też jeden element letni typowo. Także co, jeżeli temat taki Cię interesuje, to zapraszam dalej do oglądania. Następnie przepraszam za moje usta, natomiast zmywałam pomadkę matową. Usta mam trochę podrażnione, tutaj jeszcze w ogóle zajad mi się zrobił. Pomadkę, którą testowałam dla Was, ale ten film poleci chyba... Może już go widzieliście, jak go widzieliście, to Wam tutaj podlinkuję z testem kosmetyków Kobo i Max Factor. Jeżeli chodzi o Rizekt, to już Wam pokazuję. Pierwsza rzecz, którą zamówiłam i to był jakby prowodyr tego wszystkiego, tego całego zamówienia, które złożyłam, to są spodnie. One są właśnie, ja już je mierzyłam, dlatego są rozpięte, także tutaj sobie je zapniemy. Są to spodnie w takim kolorze beżowym, ale taki ciemniejszy beż, można powiedzieć takim kamelowym. Poszukiwałam takich spodni nie jeansowych, ponieważ jeansów ja troszkę mam. Natomiast jeżeli chodzi o takie eleganckie spodnie, to jeżeli nie oglądałaś przeglądu szafy, to tutaj Cię odsyłam. Natomiast w przeglądzie szafy mówiłam, że mam jedną taką brudno-różową parę, druga czarna, też bodajże z Rizekt, poszła na sprzedaż. I szukałam czegoś nowego, tamte z Rizekt były na mnie za duże, 38, także na Vinted cały czas są dostępne. Te, co prawda będzie śmiesznie, też kupiłam 38, bo naczytałam się po pierwsze, że to jest taki dosyć wąski krój, więc trochę się bałam, że 36 mogą być za małe. A po drugie dziewczyna, o której to widziałam na Instagramie, która pokazywała, wydaje mi się, ma podobną figurę, nawet zawsze mi się dawało, że jest szczuplejsza, wzięła 40, także tak sobie myślę, One z tyłu mają gumeczkę, także fajnie, tutaj Wam na zbliżeniu pokażę. Tu jest gumka, taka imitacja kieszonek z tyłu, ale faktycznie ich nie ma. Natomiast ja wolę, jak spodnie mają chociaż tą imitację, bo wtedy wydaje mi się, że ta pupa inaczej wygląda. To jakaś nitka wystaje. Z przodu są zapinane na taki zatrzask. Ten suwaczek oczywiście, plus tu jeszcze jest guzik. Jeśli chodzi o rozmiar, powiedziałam, ja mam 38, to jest ta seria EcoWear i one w standardowej cenie kosztowały 119 zł, natomiast ja za nie zapłaciłam jakieś 60 chyba. Także była naprawdę fajna promocja, więc sobie zaraz je zmierzymy. One mają takie rozpierdaski i z przodu, jak zauważycie, są krótsze, a z tyłu są dłuższe te nogawki. A druga rzecz, od razu Wam pokażę, którą i ostatnia z Rizekt zamówiłam. Jest to czapka z daszkiem i też mówiłam w tym przeglądzie szafy, że brakuje mi czegoś takiego do stylizacji. Miałam czapkę z daszkiem, ale po pierwsze ona się bardzo brzydko układała, po drugie wydaje mi się, że moją głowę za mała, po drugie była w kolorze różowym z napisem, ja chciałam coś takiego bardziej basicowego, także taką zamówiłam. I też ja patrzę na składy, więc dzisiejszy odcinek może być dłuższy, bo ja się będę rozwodziła na temat kolorów i składów. Tu jest 100% bawełna, na tym mi dokładnie zależało, widać, że przewiewna, tutaj ma takie dziurki. Jeśli chodzi o cenę, to ona kosztowała 49,99 i chyba też tyle za nią zapłaciłam. Z tyłu jest regulacja, też chciałam czapkę, która właśnie ją będzie miała. Także tak, no i taki większy daszek, więc właściwie czapkę to mogę już przymierzyć. O, tak się prezentuje. Chciałam czapkę, która będzie miała spory daszek i on będzie taki bardziej, wiecie, tak, a nie taki na prosto, bo wydaje mi się, że to lepiej wygląda. No, co sądzicie? Jest ok, tak dla mnie jest ok. Taki fajny kolor beżu, tylko taki trochę, w sumie ani ciepły, ani chłodny, bym powiedziała, taki pośredni. Ta czapka nie jest ani super jasna, więc się nie powinna to brudzić, ale nie jest też ciemna, także moim zdaniem spoko. Mogłaby być tańsza, ale wiecie. Jeśli chodzi o te spodnie, to ja je zmierzę, już może w sumie z tym t-shirtem, który mam, bo on jest akurat taki zwykły i do Was wracam. Ok, spodnie mam już na sobie. Najpierw pokażę Wam się z bliska, jak one wyglądają. Tutaj się tak układają. Są to spodnie, powiedziałabym, takie troszkę w stylu tych Zary, które są teraz bardzo modne, a te są tańsze. W standardowej cenie nawet taniej kosztowały. Tu się wydaje mi się, że ładnie się układają. Mają kieszonki z przodu. Z tyłu, tak jak powiedziałam, jest gumeczka. Także nic tutaj, wiecie, trzyma, nie opina. Z tyłu też są te kieszonki, takie imitacja kieszeni. I nawet fajnie to wygląda, nie wiem, czy kamera mnie teraz słabie, żeby trochę ciemno, że z przodu są krótsze. Ja założyłam je akurat do takich butów na wysokim obcasie, bo wtedy ta noga, dzięki temu, że one są przedkostka, jest taka wydłużona. I to mi się podoba. Fajnie wyglądają do takiej prostej stylizacji.
ale do jakiejś takiej, wiecie, żeby coś pokombinować też, myślę. Jeśli chodzi o rozmiar, tak jak widziałam, ja już wcześniej mierzyłam, miałam rozmiar 38, no i one tutaj mają luz. Tu. Ale nie jest tego nie wiadomo ile, także ciężko powiedzieć. No pytanie, czy nie będą zjeżdżały, tak może delikatnie, bo to jest wyższy stan, ale też nie taki mega wysoki, one są przed pępek, pod pępkiem dokładnie się kończą, tak. No, jak się zaczyna pępek, to one się dokładnie kończą, więc to jest ta wysokość. Mnie się jak najbardziej podoba. 36 mogłoby być trochę zbyt opinające tutaj przy, wiecie, tych partiach, że tak to nazwę, więc chyba z rozmiarem trafiłam. Jeśli chodzi o moje wymiary, bo może kogoś to będzie interesowało, ja mam 1,68 m wzrostu. Wszystkie rzeczy w ogóle będą podlinkowane. 1,68 m wzrostu. Jeśli chodzi tutaj o wymiary, to talia... O ludzie, teraz nie pamiętam, chyba 68 i biodra 95. Także dla 95 tutaj w biodrach jest ok, zostaje jeszcze luz, a tak jak mówię, tutaj mogłyby być trochę ich mniej, ale jest ok. Zobaczcie, to nagranka akurat jest stara, ze Stradivariusa chyba. Nie, z Beczki, sorry. Ale taka przymierzyłam, żeby nadać takiej stylizacji świątecznej. Chociażby to jest szansa, że będziecie po świętach. Inna kolorystyka, ale coś się dzieje. Taka prosta baza, a tutaj coś dodajemy. Myślę, że te spodnie też będą rewelacyjnie wyglądać do trampeczek. Bez problemu też tak można nosić. Podobają mi się, zostają. I jeszcze tak na szybko chciałam Wam się pokazać w takiej stylizacji, ponieważ nie ukrywam, że tą czapkę z daszkiem oczywiście na sezon wakacyjny przewiduję, ale też bardzo podobają mi się takie stylówki właśnie, gdzie mamy trench. Jest czapka z daszkiem, coś się dzieje. I też moim zdaniem to fajnie wygląda. Także obie rzeczy z Gizelle zostają. Przechodzimy do H&M. Pierwsza rzecz, którą Wam pokażę, to jest jedyna rzecz, tak, jedyna, którą rozpakowałam z tego zamówienia, czyli sweter. Jego sobie zaraz będziemy mogli zmierzyć i to jest taka rzecz, powiedziałabym, całoroczna. Jest szansa, albo bardziej jesień, zima, ponieważ zdecydowałam się kupić coś, o czym mówiłam, że moda wróciła w zeszłym roku, czyli cardigan. Natomiast to jest cardigan nie na takie małe guziki, tylko na takie większe. On akurat jest taki bardziej oversize'owy, z takimi trochę bufiastymi rękawami. W kolorze białym było napisane, natomiast to jest taka złamana biel, bym powiedziała. Guziczki ma fajne, spodobało mi się, coś się dzieje. W standardowej cenie, tutaj na metce nie ma, chciałam rozmiar S. W standardowej cenie on kosztował też niedużo, bo jakieś 80 zł chyba. Ja go chyba dorwałam za 50, czy niecała, nie, 45 jakoś, tak? Jest to sweter, który nie ma idealnego składu, ale też nie jest źle, bo 60% jest to bawełna. Tutaj go sobie tak inaczej zapięłam, szacher-macher takie zrobiłam, żeby on się od razu samoistnie podwinął. Tylko jak go tak podwijamy, to trzeba uważać, ja tego nie zauważyłam, jak nagrywam filmiki na Instagram, że mi trochę brzucha było widać. Teraz mam koszulkę i nie ściągałam. Z drugiej strony minus, bo tutaj jest trochę widoczna. Lepiej chyba, żeby nie była. Ale okej, okay, tak to się prezentuje. Z taki, wiecie, zarzucone do tych spodni. Wydaje mi się, że nadaje takiej nonszalancji. Tutaj ma taki splot. O, tu Wam pokażę z bliska. Rękawy są, tak jak powiedziałam, takie bardziej bufiaste. Tu ten splot zobaczycie. Jest bardzo przyjemny w dotyku. Tu ma ściągacze też na górze, natomiast no, nie każdy musi lubić taki krój, bo zobaczcie. Tutaj pod pachą jest tańczy. Wiem, że niektóre dziewczyny, żeby on był dłuższy, to sobie zamawiały L-ki. Dla mnie on krótki nie jest. Tutaj jeszcze można pokombinować zamiast butów na obcasie. Chociaż też fajnie, bo tu mam elegancki, tu mam taką nonszalancję, bo właśnie taki sweterek biały, elegancki, ale z drugiej strony oversize, więc wiecie, jest taka równowaga, bym powiedziała. Do tego można założyć trampki, jeżeli nie lubicie obcasów i też będzie spoko. I do jeansów, chociaż ten spodnie bardziej mi się podoba, bo do jeansów go mierzyłam wczoraj, ale do spódnicy też fajnie, do sukienki. O, z sukienką też może fajnie wyglądać, taką zwiewną. Ja taką jedną mam, więc też na pewno jakiś lookbook z nim się pojawi. Myślę, że go zostawię. Za taką cenę naprawdę spoko. Mówiłam kolejną rzecz w bieli, ale tym razem na dół. Stwierdziłam, że się przełamie. Znaczy, już od jakiegoś czasu chodziły za mną do szafy kapsułowej, to pasuje takie białe spodnie, właśnie ten sezon wiosna, lato. Ja mam jedne białe spodnie, ale shorty, a chciałam coś dłuższego. I też trochę pokombinowałam z innym krojem. Tu są właśnie jeansy. Jeansy białe z wysokim stanem, chyba bardzo wysokim. One nazywają się Slim High Waist. Czyli takie trochę mam jeans. Zobaczymy, czy to jest mój styl w ogóle. Boję się trochę rozmiaru. Jeszcze ich nie otwierałam. One są w rozmiarze 36, ale właśnie sama się zaskoczyłam, jak sobie swoje wymiary sprawdziłam, że jednak są mniejsze niż myślałam, szczególnie biodra. I jak sprawdzałam na rozmiarówkę H&M-u, właśnie
jakiego z nich powinnam wziąć, to w podpowiedziach wyszło mi, że 36 jak najbardziej, pod kątem talii, pod kątem bioder. Zobaczymy, takie zamówiłam, także zobaczymy. One też były na przecenie, bo w standardowej cenie kosztują, jejku, nie pamiętam, ale chyba 100 ile złotych, a były przecenione na jakieś niecałe 60, coś takiego, tak mi się wydaje, nie chcę pomylić, tak jak mówię, podlinkuję Wam. Ostatnie rzeczy, które zamówiłam, to tak jak Wam mówiłam, zbliżają się, w przeglądzie szafy o tym mówiłam, sezon wakacyjny, my też z rodziną na wakacje się wybieramy, nie mam kostiumów, bo niestety mój jakże piękny biust, teraz mam, wiecie, specjalny stanik, no to są ukąszenia od komara, jak to moja ciocia nieraz o sobie mówi. Śmiesznie, no po prostu po dwójce dzieci po karmieniu mój biust się zmniejszył, no co tu dużo gadać, więc kostiumy na mnie nie pasowały, także chciałam coś pokombinować i pokażę Wam na przebitkach, ponieważ ja sobie sama dopasowałam kostium, w sensie góra jest z innego kompletu, dół z innego, w H&M jest, w sumie to jest fajne, że możecie oddzielnie kupić górę i dół i sobie dopasować kolorystycznie. I taki tip ode mnie, jeśli nie jesteście pewne, co do siebie kolorystycznie będzie pasowało, to róbcie screeny tych rzeczy, jednej i drugiej, ja tak zrobiłam. Później oczywiście wytnijcie wszystko dookoła, tak, jakieś tam ceny, znaczek H&M i tak dalej. I zróbcie sobie z tego kolaż i w kolażu właśnie utwórzcie, że góra na górze, tak, stanik, cycko, nosz, a na dole majtasy i będziecie mogły sobie porównać, czy to kolorystycznie stworzyć taki kolaż i zobaczyć optycznie, tak, czy wizualnie, tak, po prostu, czy to do siebie pasuje. Ja wiedziałam, jakie chcę majtki kupić i od nich zacznę. I to są takie majtasy wyższe. Różne były opinie. Niektóre dziewczyny mówiły, że super zbierają, są świetne, inne, że wyglądają jak pielucha. Także one są takie większe, ale tu są mocno wycięte. Rzeczywiście mocno. Z przodu spodobało mi się, bo to jest taki prążkowy. Taka sprążkowa dzianinka, ale mimo wszystko to nie jest dzianina, tak? No to jest taki kostiumowy bardziej faktycznie materiał. Z wyższym stanem też mi na tym zależało, ponieważ mój brzuch ich nie jest duży, ale nie jest elastyczny, więc tak jak się, wiecie, pochylam, no to niestety robi swoje. Jeśli chodzi o rozmiarówkę, ja wziąłam rozmiar 38, bo stwierdziłam, o god, tutaj, że 36 może być za mały. Kosztowało coś koło 50 zł chyba, same gacie. Była do niej góra w takim samym kolorze, ale ja się na nim nie zdecydowałam, chyba nawet dwie w różnych wariantach, bo nie były to staniki z push-upem, a ja nie ukrywam, że niestety, ale teraz kostium po prostu z push-upem będę szukać. Jeśli chodzi o kolor, napisałam, że to jest antyczny róż, szczerze mówiąc, dla mnie to jest karmel. Bardzo ładny, taki brąz, po prostu brązowy. Ładny, ciepły brąz. Ja tu już nie widzę, no ale może się nie znam. Tego postanowiłam dopasować, wow. Nie wiem, czy ja w tym nie popłynę. Stanik w takim kolorze. Trochę kamera nam chyba przekłamuje, bo to jest taki bardzo, właśnie nie chłodny, ale bardzo stonowany. Stonowany, niebieski, może tutaj bliżej Wam pokażę. Znowu jest prążkowy materiał. I on jest na takich grubszych, tutaj naprawdę grubych ramionczkach. I miseczka jest taka tutaj z lekkim wypełnieniem, już Wam pokazuję z drugiej strony push-up, no ale to też nie jest taka, żeby nie wiadomo ile Wam tego, wiecie, wskoczyło nagle. Czytałam natomiast opinię, żeby brać większy rozmiar, duży, że w ogóle to jest głównie stanik dla dziewczyn z małym biustem, ponieważ on ma tendencję do spłaszczania tego biustu, że miseczka jest płytka i żeby wziąć większe rozmiary, bo też jest ciasne tutaj na dole, tak, w obwodzie, a nie ma regulacji. No nie ma, nie można powiększyć, można pomniejszyć ewentualnie, bo jest tak standardowo, to jest materiał, wyjmujecie i jeszcze macie dwa oczka i ramionczka można, ale nie można pomniejszyć. No mi wyszło, wziąłam 40. Także wydają się one jakieś duże, no nie wiem. I tutaj na metce jest, że to jest 80C. No ja C nie mam, niestety, już. Szkoda, pożegnałam się z C. 80 tak, jeżeli chodzi pod biustem, to ja mam tak 80-85. Więc zobaczymy. Jeśli chodzi o kolorystyczne dopasowanie, bo jeszcze się zastanawiałam nad górą pomarańczową, to wydaje mi się, że ładnie. Ten pomarańcz może za bardzo by się wyłaniał. Kostiumu nie będę przy Was mierzyć, bo tak dobrze się nie znamy. Natomiast spodnie zaraz zmierzę i się Wam pokazuję. A kostium sobie zmierzę tak poza anteną i Wam powiem, jakie mam odczucie na jego temat. Okej, moi drodzy, niestety mamy fail. Tak. Na ścisk, jakby chciała, to się zapnę. Zapiąć się zapnę, ale oddychać nie mogę. Nie no, nie. Niestety nie trafiłam, jest to taki jeans, który w ogóle się nie rozciąga, także one tutaj są bardzo wysokie i mocno trzymają, ledwo oddycham. Także ciężko. No mogę Wam tego tak pokazać, jak to wygląda. Natomiast chyba też się utwierdzam jednak, że ten krój nie jest dla mnie. Jakoś tak wygląda na niższą, bo ta nogawka jest taka prosta. No nie wiem.
Nie wiem. Jeżeli chodzi o prześwit, tutaj nie prześwitują, bo kieszonki są, więc jest dodatkowy materiał. Natomiast nogawka, no czarne gacie raczej nie, jak mam ciemne. Także wydaje mi się, że odpadają. Jeans porządny, spoko. Nie jest to taka biel, raczej taka bardziej złamana, bym powiedziała, w porównaniu nawet z t-shirtem, bo t-shirt mam całe białe, to jest taka bardziej złamana biel. Dajcie mi znać, jak myślicie, jak mi w tym kroju jest. Sorry, że w samych skarpetkach, ale już nie schylę się po buty. Czy ten krój mógłby dla mnie być, jak większy rozmiar, czy nie? Myślę, że 38 byłoby dobre, no, na pewno, bo w tych się zapieram. Ledwo oddycham. Okej, jeśli chodzi o kostium, przymierzyłam i teraz tak, majtki. Na początku nie było miłości, bo powiem Wam, że je założyłam tak normalnie, w sensie tak do któregoś momentu, nie za mocno naciągając do góry. I faktycznie one wtedy mogą sprawiać wrażenie, jak niektóre dziewczyny pisały, zawsze czytam te komentarze na H&M-ie, że trochę pielucha, mogły sprawiać takie wrażenie. Natomiast ja je sobie, sorry, z nosami leci, ja je sobie mocniej podciągnęłam, czyli aż podciągnęłam je sobie tutaj, że zasłoniły mi pępek, czyli nie były pod pępek, tylko były takie naprawdę high waist, czyli za pępek. I wyglądało wtedy to świetnie, bo poszły też z przodu do góry. Co prawda trochę więcej odsłaniały, ale z przodu nie jest tak, że nagle Wam wyskoczy, wiecie, Wasza wiadomo co. Natomiast trochę mocniej wtedy były wycięte na pupci, ale też nie jest tak, że od razu Wam wszystko widać. Z połowa pośladka jest na wierzchu w tym sposobem, ale dzięki temu, że one są takie, wiecie, zasłaniające pępek, to dzięki temu wszystko Wam tutaj brzuch zbierają, bo nie widać. A też optycznie nogi się wydłużają, bo jakby to wcięcie w nogach jest większe, tak, na górze nóg. Więc spoko, podoba mi się. Jeśli chodzi o stanik, to jest sprawa złożona, także trochę dłużej o nim poopowiadam. Są plusy i minusy. Jeśli chodzi o rozmiar, jest szansa, że mogę zamówić 38, 36 na pewno nie. Zgodzę się z tym, że on może mieć tendencję, jeżeli macie większy biust, to miseczka C to bym nie radziła, tylko miseczki A i B zamawiajcie, jeśli macie, znaczy jeżeli macie takie miseczki, jeżeli macie miseczkę C bądź większą, nie jest to stanik dla Was. Z tego względu, że on faktycznie ma płytką, ten push-up, miseczkę, ten push-up nie jest wcale nie wiadomo jak duży, nie mam tutaj za bardzo jak Wam tego pokazać, tak bokiem, on wcale nie jest taki wielki ten push-up. To usztywnienie, o tutaj, no to nie ma tutaj nie wiadomo ile, tak, to jest wszystko praktycznie na jednolite, natomiast ta miseczka jest płytka, bardzo płytka, także C rozmiar czy więcej nie pomieści, no ja mam mniejszy, więc z tym problemu nie było. Jeśli chodzi o to, jak się biust układa, bo też dużo dziewczyn pisało, zachęcało właśnie do kupna, że mały biust świetnie wygląda i wygląda na większy i tak i nie. W tym kostiumie powiedziałabym, że jak staniecie bokiem, o tak, to robi Wam tutaj biust fajnie, to jest takie sztywne, tak? Jeszcze mamy te prążki, wygląda na większe. Natomiast jak stoicie przodem, nie do końca, z tego względu, że on bardzo dużo tego, on nie jest mocno wycięty, on bardzo dużo zasłania. Więc żeby ten biust rzeczywiście takie tutaj było, wiecie, widoczne, cycuszki, że tak powiem, ten zarys tego biustu, to musicie sobie, trzeba było pilnować moim zdaniem, cały czas sobie zgarniać ten biust do przodu i tutaj też zgarniać do przodu, albo najlepiej stanąć tak i okej, wtedy robił biust. Natomiast jak normalnie sobie stoicie, wiecie, tego biustu tak nie zgarniacie co chwilę do przodu, no to nie robi go za bardzo. Natomiast od boku jak najbardziej dobrze trzyma, dawałam ręce do góry, w dół, do góry, w dół. Powinien być dobry do też, wiecie, na jakiś basen czy do morza, więc jak najbardziej do pływania. I teraz tak, dobrze trzyma, bo też te ramionczka są grube i to też jest plus minus z tego względu, że jeżeli będziecie miały go samego, to wygląda to ładnie, natomiast jeżeli będziecie chciały na to zarzucić tylko, powiedzmy, podfruwajkę, takie byle co na kostium, to spoko. Natomiast czasem jest tak, że idziemy do jakiejś restauracji na wakacjach, czy do jakiegoś beach baru i tak dalej, zakładamy normalnie, wiecie, t-shirt, czy jakąś tam sukienkę. No i niestety przez to, że to jest tak duże, te ramionczko i nawet wystające, bo zobaczcie jak ta, nie szelka, ale tutaj ta regulacja jak wystaje, no to będzie Wam to się odznaczało pod bluzkami, tak, jak założycie, więc to jest takie, nie będzie to wyglądało super estetycznie, ale do przebolenia. Jeśli chodzi o zapinanie, nie jest mega łatwe z tego względu, że tutaj macie materiał taki, wiecie, więc tak naprawdę, żeby to wyjąć, no to trzeba to moim zdaniem widzieć, ale mój sposób jest na to taki, że ja po prostu biorę tak i zakładam w ten sposób, czyli tutaj sobie zapinam stanik, później go sobie przekręcam i wkładam ramionczka. No bo żebym to miała robić, wiecie, po kolei, o w ten sposób, że najpierw ramionczka i potem zapiąć z tyłu, nie dam rady, bo nie wceluję. Z tego względu, że tutaj to zapięcie nie jest sztywne, tylko to jest, wiecie, materiał, więc wcelować w tą małą dziurkę nie jest łatwo. Dobrze wykonane, kolor jest przepiękny, do tej góry też był dół taki
standardowe, ani nie super wycięte, ani nie zabudowane, ale z niskim stanem, takim zwykłym, więc ja nie zamówiłam. Może domówię, żeby mieć cały komplet, zobaczymy. One też, te gacie, nie były drogie, bo chyba 30 zł. Natomiast góra, myślę, że... No nie wiem, czy już będę wymieniała rozmiar. Muszę się sama zastanowić. Dobrze, kochani, przyszedł czas na koniec tego odcinka, czyli na podsumowanie. Jeśli chodzi o moje zamówienie, to tak, z Reserved jestem wielce zadowolona, wszystko zostaje, mega mi się podobają, spodnie są ekstra. I wydaje mi się, że rozmiar też jest w sumie spoko. Bardzo podoba mi się ta czapka, więc też zostaje. Jeśli chodzi o H&M, liczyłam na więcej, troszkę zawód i tutaj w H&M-ie tak. Sweterek zostaje, myślę, że tak, dajcie jeszcze znać, ale wydaje mi się, że właśnie jest tak na elegancko, bardzo mi się podoba i może fajnie wyglądać do jeansów, właśnie może mniej, ale takich zwiewnych spódnic, sukienek i właśnie do eleganckich spodni, więc chyba zostaje. Kostium myślę, że też raczej zostawię, raczej tak, jeszcze do przemyślenia. No spodnie na pewno nie, spodnie na pewno odpadają, także dajcie mi znać, co sądzicie w ogóle o spodniach, czy mi taki krój pasuje, czy zamówić na przykład rozmiar większy, czy już sobie, wiecie, dać spokój i jakieś inne, kiedyś upolować. Jeżeli dzisiejszy odcinek Wam się podobał, to kciuki w górę, mile widziane, jeżeli dzisiaj mówiłam trochę nieskładnie, to z rana byłam na pobieganiu krwi i już wiecie, z późniejsza godzina, tak dużo rzeczy się dzisiaj działo, więc jestem taka trochę messy. Ale mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Koniecznie kciuki w górę, subskrypcje i co? Za kilka dni widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale, także co? Buźka, pa, pa!